Siemanko, cześć, witajcie. Siema, siema. Dzisiaj pokażemy wam nasze nowe zakupy oraz tak naprawdę uzupełnimy swoje torby. A dokładnie torbę Michała. W szczególności moją, tak, bo jest nowy zakup torby. Wcześniej nie miałem torby. Jeździliśmy tak naprawdę z jedną torbą Mateusza, w której się no, tak naprawdę wymienialiśmy przynętami. Wszystko było u niego i to tak... Było to uciążliwe, po prostu było to uciążliwe, bo ja na przykład tą torbę miałem, Michał zerwał, czy chciał zmienić, podchodził, wyciągał... Amatorka, tak, taka amatorka. No. Czyli tradycyjnie amatorka Warsaw Fishing Team. No, mamy tutaj torbę Westina. Zakupiłem sobie torbę Westina, taką nie za dużą, idealną na okonie. Ja ją pokażę z bliska. Tak, torba Westinka. Tak, bardzo fajnie. Tutaj oczywiście na ramię, żeby można było sobie zarzucić. No co, czym się kierowałem, jak kupowałem tą torbę? No kierowałem się tym, że jest na pewno sprawdzony sprzęt, prawda? W środku są dodatkowo jeszcze 4 pudełeczka, czyli nie muszę dodatkowo dokupywać pudełek. O, momencik, 4 pudełeczka. Całkiem spore, tak. Pudełka, no. Na pewno mi się tutaj przynęty pomieszczą na wypadek. A one są regulowane, te pudełka, czy nie? Wiesz co, chyba tak. Na pewno tak, to jest Westin. Tak, no to spoko, no to czyli dobór, ale akurat te przegródki pewnie zostaną u ciebie, no bo to będzie typowo okoniowe, co nie? Typowo okoniowe, więc każda przynęta się tu zmieści, no. Moje przynęty okoniowe to na ten moment są na pewno takie maksymalnie do 7 cm, a że mamy teraz okres jaki mamy, no to do 5 cm. Jak ta torba mamy wygląda? Mamy przegródkę tutaj z boku na jakąś kartę wędkarską, żeby schować jakieś dokumenty. Ale fajnie jest, bo zobacz, bo można sobie tutaj na przykład szczypczyki włożyć, jakieś kombinerki czy coś tam, co kto będzie chciał. Nawet można flaszeczkę małą tutaj cyknąć sobie. No seteczka wejdzie. Więc spoko. Z drugiej strony jest to samo. No i ale identycznie wygląda? Tak, identycznie. Tylko nie ma tych przegródek. A, no i widzisz, czyli nie wygląda. Czyli jednak nie identycznie. Nie identycznie. No, całkiem solidnie to wykonane. No i z przodu mamy nagłóweczki, przynajmniej ja tak będę miał. Tutaj główeczki jakieś będą. Tutaj taka siatka na rzep. Całkiem solidnie to wygląda. Wiesz, czego mi brakuje w tej torbie? Czego? W tej torbie, bo tutaj jest z góry fajna ta siatka, co nie? Mhm. I jakby tutaj była termiczna, że możesz sobie na przykład tosta włożyć, tak. I ten tost będzie po prostu ciepły. Ale przyjemniej tak. Na samym wstępie chciałbym wam tylko jedną rzecz powiedzieć, dlaczego nie było w naszych filmów. Dlaczego Daily przestało funkcjonować i na tą chwilę po prostu najzwyczajniej w świecie pogoda jest mega zajebiście słaba, wieje wiatr w całej Polsce. Byłem, próbowałem łowić, ale niestety no, byłem tam na przykład 15 minut, bo nie dało rady, zmieniłem miejsce, też nie dało rady, także zrobiłem może ze 3 zbiorniki i po prostu nie dało rady łowić, dlatego tych daily nie było. Na pewno zacznę od tego, co mi się na początku na pewno przyda nad wodą, czyli takie pewniaczki moje. Co, biorę sobie pudełeczko no i będziemy układać. Pierwszą rzeczą, no wiadomo co będzie, moje jaskółeczki Mansa. No w tamtym sezonie odkryliśmy te jaskółki, to znaczy nie my, no bo nam podano nam na tacy. Opowiadaliśmy o tym w podsumowaniu sezonu. No więc tych przynęt po prostu nie może zabrać. Nie może. 50-50 na oko. Czyli ty masz 10. Na oko. Na oko to chłop w szpitalu umarł, ale 9 może. To jeszcze jedna. Na drugi ogień lecą rybki nowo odkryte. Ja będę miał w 4 kolorach w pudełeczku. Czyli rybki od Fishbaya. Widzieliście już, jak one łowią. No i rewelacja jak na razie, prawda? Dla mnie sztos. Dla mnie sztos i tylko niech się pogoda uspokoi, to pojedziemy tam w górę Polski na Okonie i te przynęty na pewno nam się sprawdzą bardzo dobrze. Powiem tak, ja tu jeszcze nie mogę zaczekać sezonu, jak będzie można z łódki łowić, bo na naszej Narwi to może nam fajnie odpalić. Bo to jest wakacyjne. Trzecim rodzajem przynęty, jakie będą, to jako, że zaraz będzie marzec, a ja w marcu, to nie to, a ja w marcu bardzo uwielbiam łowić na raczki. Nie wiem czemu, ale ryby mi wyjeżdżają w tym okresie na raki, ale w marcu na pewno to będzie, weź tam pokaż, będzie rybelka. O, takie raczki od Fishbaya. W różnej kolorystyce lądują do pudełka Michała. Pytarko oczywiście fioletowy. To sam środek. Tak jest, czyli był widoczny.
Patryk i my. Teraz... Ważki. Jeszcze na to nie miałem okazji łowić, no bo ostatnio rzadko chodzę na ryby, tylko w weekendy. Tak już idę, to też sprawdza wiele takie przynęty bardziej sprawdzone. Chociaż te rybki sprawdziliśmy. Ale brało to przy rybkach dostałem, więc ten weekend może ważki. Coraz więcej osób łowi na robactwo i to robactwo się sprawdza. No my też troszeczkę mniej łowimy, ale no wszystko przed nami. Ja to zauważyłem w swojej pracy, jak obsługuję klientów. No to widzę, że tutaj robactwo to jest naprawdę... Inaczej, wędkarze widzą w tym naprawdę bardzo duży potencjał. A ja jeszcze wrzucę taki zielony kolor. A więc tak wygląda pudełko numer 1. To co, pudełko numer 2 trzeba teraz uzupełnić, tak? Bo z jednym pudełkiem nad wodę to raczej tak nie będziemy chodzić. Co ładujesz do drugiego pudełeczka? No do drugiego pudełeczka na pewno muchówkę będę chciał załadować. A, czyli też fishbait, nie? Tak. Gatechów do pudełeka nie będę ładował, wolę mieć je, wiesz, w tych samarkach, czy jak tam nazwać i nie rzucić. Czyli co? Czyli tak naprawdę będziesz miał co? W pudełkach będziesz miał tylko i wyłącznie fishbait. Fishbait, mansy, bo muszę jeszcze uzupełnić na pewno jaskółeczki te mansa w innych kolorach, jakie wiesz. Gatechy zawsze wolę mieć w tych samareczkach sobie związanych gumką, recepturką. O! Fisharpy też wrzucę sobie do pudełeczka, tak. Dwie muchówki. Tutaj mam tylko dwie gumy bodajże, albo trzy. A tu mam ich 10. Teraz, o! To co mówiłeś, że będzie petardą. Sprawdzimy to, to jest nimfa. Ty to masz w swoich pudełeczkach? Nie? Czemu? Nie mam tego. To nie o tym mówiłem. Nie o tym mówił? A, że ty, a ty o kiełżyku? Kiełżyk. Okej. Okay. Mi się bardzo ta nimfa podoba. Teraz ląduje pływak. No i trochę ci przegródek zostaje. Ale jeszcze te, tanty. Teraz do pudełeczka wchodzą. Wchodzi tanta, 1,5 cala. W czterech kolorkach. Przypominam, 50-50. 50-50 się dzielimy. No co, tanty w tamtym roku nam też odpaliły. Fajnie się na nie łowiło. Ogólnie, no ale widzisz, to jest właśnie to robactwo, co nie? Tanta to też jest jakaś tam imitacja jakiegoś tam robaka. Więc to wszystko sprowadza się do tego, co powiedziałem na samym początku, że to jest coraz bardziej popularne. A w jakichś tam małych rzeczkach czy coś, no to te robaczki naprawdę potrafią zdziałać cuda. Zostały nam 4 przegródki, jaskółeczki, te same mansa fioletowe, co wrzucaliśmy. No w takim... A, przyszedł do nas. W takim kolorze perłowym, więc one lądują tutaj obok tych fioletowych. Bo przerzuciliśmy te fioletowe z pierwszego pudełka tutaj, a tam rzuciliśmy jedną rybkę. Obok nich lądują jaskółeczki. Od KTH? Od KTH w kolorze cola. Tutaj mam taki mix jaskółeczek, które kiedyś... Skąd je mam? Z AliExpress. AliExpress chyba. Takie jaskółeczki. One do dropa mogłyby się nadać, tak, co? Do dropa mogą być fajne. No i co, jeszcze na nie żadnej ryby nie złapałem. No i zostaje ostatnia przegródka. Ostatnia przegródka, no to idzie na KTH-y w kolorze Blue Bug. Jest to taki kolor. A to tylko ze względu na to, że po prostu tak. Tutaj mamy jeszcze tą paczuchę. Ta paczuszka po prostu tam się nam zdublowała. Także ona ląduje w 100% do pudełka Michała. No a więc mamy już 2 pudełeczka uzupełnione. Tak, więcej mi na razie nie potrzeba, jeśli chodzi o pudełka. Bo resztę będę miał w paczkach, prawda? Kejtechy, jakieś... Dobra, no to... A więc wkładam już sobie tutaj dwie te rzeczy. Ops, torba może lądować na stół. Posprzątane, wszystko porozdzielane. Także działamy dalej. Michał teraz wam powie, co ładuje do swojej nowej, zajebistej torby Westina. Dokładnie. Co, kejteszki, tak? Łącznie mam tutaj chyba 10 albo 11 paczek. 2 razy cola, 2 cale. Tutaj możesz pokazać to. Taki kolorek mamy jeszcze. Sexy herring, bardzo fajny kolor. Arkansas Shiner, jeszcze paczucha Michała. Super long red, ja to nazywam red pepper. Bardzo lubię czerwony kolor. Taki zielonkawy, oczojemny, fajny kolorek na
dni już letnie. Tak, tutaj mamy Blue Bark Cinnamon, to też na letnie dni. To jest to kolor, który zależy od jak słońce pada, jaka jest przejrzystość wody. Inny kolor jak łapie, tak? Bubblegum, kolor bardzo popularny, jeżeli chodzi o nasze zegrze. Nowość Snow Mint, ja to bym nazwał Orbit, bo wygląda jak gumę Orbit. Bardzo fajny kolorek, może da ryby, zobaczymy. Ulubiony kolor Michała, taki zielonkawy, to się nazywa Pumpkin coś tam, już nie pamiętam. Pumpkin Green? Nie, tak. Watermelon A, Lime. Okay. To nie ten, Pumpkin to inny. Ale to ten, jest Pumpkin. Tak, to jest, ale ten jest mój ulubiony kolor i ja go jeszcze mam w domu, więc w domu uzupełnię. No i tutaj mamy 3-calowe kejtechy, to już jest po maju oczywiście. Jak będziemy łowić na Narwi czy gdzieś, to mam w kolorze Cola. Co tu mamy? To tu mamy w tym ten Green Pumpkin. Też zajebisty kolor. Tak. I tutaj mamy Lila Shad, tak? Nie, to... Lashad. Lila. No Lila Shad, ja to nazywam Lila Shad. Dwucaloweczki tutaj. Ładnie. Trzycaloweczki tutaj. Cyk. Tutaj jeszcze pewnie jakiś termosik pójdzie. Wszystko będzie dobrze. No to co, czas na główeczki teraz, tak? Tak jest. To jest świeży zakup, bo w domu też oczywiście mam główeczki. Więc w domu sobie uzupełnię. Mamy 4 gramy na haku 4, 4 gramy na haku 6. No to już nie musisz tak Michał szczegółowo pokazywać, po prostu. 1,5 grama. Główki okoniowe i 2 gramy. Typowo do łowienia u nas, tylko na troszeczkę większych hakach, takich do kejtechów na przykład, do jakichś tam gumek takich około 5 cm. Karaluchy. Karaluchy to już widzieliście, też wam nie będę tego pokazywał. Pół grama, jakieś tam 0,7, 0,8 oraz czoburaszki też od karalucha. Taki gramówki, 0,8 oraz połówki. Musimy też uzupełnić trochę tych naszych zakupów, bo jak wiecie o tym doskonale, teraz bardzo dużo ja nagrywałem i uwierzcie mi, ale ubytek, jeżeli chodzi o sprzęt wędkarski, jeżeli chodzi o główki, głównie główki, to jest naprawdę bardzo duży i tutaj na pewno będę musiał uzupełnić trochę tego. No ja też na pewno sobie na sezon już tak przygotuję, żeby nie jeździć, prawda, po sklepach, żeby już mieć do końca roku spokój. Dom tutaj 10 to sobie już możemy zapiąć, bo tu już sobie resztę w domku zupełnie to co mam, czyli jakieś tam pojedyncze paczuszki. Teraz otwieramy kieszeń przednią. Przednią kieszeń załadujemy tak. Cięższe główki lądują do tej kieszeni. Dobra. Tutaj sobie je wkładam, sobie ich zapinam, bo z nich będę mniej korzystał. Główeczki na leciutko, czyli od 0,5 grama do 1,5 grama lądują z przodu. No i czeburaszki właśnie nie wiem gdzie wrzucę, ale raczej też z tymi główkami sobie będę przebierał. No i teraz rzeczy, bez których tak naprawdę nad wodę nie pójdę. No ciężko, chociaż z tym bym się u ciebie kłócił. No to akurat mógłbym odłożyć, ale zawsze trzeba mieć. Czasami, no czasami to zawiąże, prawda? Czasami zawiąże, ale do pierwszego urwania. Do pierwszego urwania u mnie to wygląda tak, że wiąże. No i to jest fluokarbon o grubości 0,17 od Sewedza. Agrafki, wiadomo, ja stosuję agrafki z krętlikami. Zapalniczka, czy to do papierosów, czy to do podpalania właśnie plecionki, fluo. Zawsze jest, zapalniczka jest ważna, bo no i piwko można otworzyć, tak, wszystko. I tymbarka, wszystko. Do tego szczypce, wiadomo, zażre jakaś rybka, czy tam przyłów szczupaka, to nie będę dłubał mu palcami w buzi, w paszy, tylko sobie biorę szczypczyki, pach, pach i jest elegancko, tak? Przy kalafon. W domu jeszcze mam nożyk, prawda, scyzoryk taki, które też się przydaje, czy to do cięcia kiełbaski, czy do czego innego. Wielofunkcyjny, o, tak. Tego słowa mi zabrakło. To zawsze się przyda, do wielu rzeczy można użyć. Kliker do tego dojdzie, tak. I jeszcze dojdą tam kilka pewnie rzeczy, które masz u siebie. Tak, tak, to dojdzie na pewno, no jeszcze sporo, można powiedzieć, że połowa dojdzie. No tak to jest, prawda? Tutaj lądują szczypczyki. Cyk. Zapalniczka. No i to już ląduje luzem. I kieszeń zamykamy. Torba w połowie uzupełniona. Tak wygląda. Good job. To co, no oficjalnie możemy plombkę zerwać. Zrywa. Wzruszający moment, prawda?
Oczywiście jak podobał wam się ten film, to nam zostawcie łapkę w górę. Wiemy, że no niestety forma jest jaka jest, typu, że w domu to nagrywamy. Ale po pierwsze, widzicie co się dzieje za oknem, sami macie okna i wiecie dokładnie jaka jest pogoda. I pewnie siedzicie na tym YouTubie i oglądacie, bądź na jakimś Netflixie, chyba że zajmujecie się jakimiś innymi rzeczami. Wiatr to jest zawsze najgorszy skurczyby. Dodatkowo przypominamy o trwającym konkursie na 1000 subskrybentów. To, że przekroczyliśmy te 1000 subów, nie oznacza, że konkurs nie trwa. Natłok pracy nad kanałem wędkarskim, czyli te moje non-stop wypady na ryby, po prostu spowodowały rozwój kanału. Dodatkowo mam dużo mniej czasu. I też druga sprawa jest to, że Michał tylko jest i wyłącznie na weekendy. Także macie czas do 25 lutego. 25 lutego wybierzemy zwycięzców. Oczywiście tam w komentarzu napiszemy, kto wygrał. 25 lutego też nagramy od razu film, który zostanie pewnie wrzucony w sobotę, tak? Tak jest. Oczywiście wszystkich zachęcamy do zabawy, bo są do wygrania 3 pakiety przynęt. Także nie przedłużając, tak wygląda torba Michała na sezon. Nowa torba, nowy rok, nowy ja. Możemy tak to powiedzieć. Także nie przedłużając, dziękujemy wam serdecznie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję kanału oraz komentarz dla zasięgu. Jeżeli wy macie jakiś pomysł, czego mi brakuje w torbie, też napiszcie, prawda? To będzie ciekawe. Także do następnego. Nara!